Ty modernisto, liberale, demonie, ty jesteś szatanem, jesteś obrzydliwy, obyś z głodu umarł. Co to takiego? To określenia, które znalazłem pod jednym z moich filmików pobożnych katolików, którzy w imię prawdy, walki o prawdziwą wiarę, walki o dobro Kościoła, o to, żeby Kościół ratować, nie wahają się, nie boją z ogromnym hejtem odzywać się i zwracać się do tych, z którymi się nie zgadzają. Czy jest to droga Ewangelii? Zobaczmy, jaką drogę odnowy Kościoła pokazuje nam święty Paweł. Pierwszy list do Kolosan, od wersetu 3. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, modląc się za was nieustannie. Usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, którą darzycie wszystkich świętych, ze względu na przygotowane dla was w niebie spełnienie nadziei. Wcześniej słyszeliście już o niej w słowie prawdy, Ewangelii, która do was dotarła. Każdy list świętego Pawła, chcesz? Zobacz, sprawdź. Zaczyna się od dziękczynienia. To jest ciekawe, bo każdy list jest napisany z powodu kryzysu. Każdy list jest napisany w jakiejś trudnej sytuacji. W jednym kościele świeży katolicy, świeży chrześcijanie zaczynają wracać do judaizmu. W innym jest ogromna rozwiązłość, problemy, kłótnie, bezustanne podziały. W tych poszczególnych kościołach, gminach chrześcijańskich są ciągłe mocne kryzysy. A Paweł zawsze, w każdym liście, zaczyna od tego, by dziękować Bogu. Za co? Za tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Za ich wiarę, za ich miłość. Dlaczego robi tak święty Paweł? Bo ich kocha. Później pisze o trudach, o problemach, o tym, z czego muszą się nawrócić, ale on ich kocha. Dlatego, że ich kocha, to zawsze najpierw dziękuję za nich Bogu. Paweł ich kocha, zależy mu na nich, dlatego zwraca się do nich z miłością. Sam tą miłość najpierw otrzymał. Tłumaczy w liście do Rzymian, że ta miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. On sam czuje się kochany, bezustannie doświadcza miłości Ojca, dlatego może z miłością, umie z miłością zwracać się do tych wszystkich, których napomina. Bez miłości nic nie ma wartości. Bez miłości nie ma odnowy Kościoła. Paweł w taki sposób zawsze podchodzi. Zaczyna od miłości i wymaga tej miłości od siebie. Tłumaczy nam w liście do Koryntian, że jak nie ma miłości, to wszystko jest bez sensu. Kiedy święty Franciszek w XIII wieku się nawraca, to Kościół, w którym tkwi, jest w ogromnym kryzysie. Jezus mówi do niego z krzyża San Damiano: idź, odbuduj mi Kościół. Ale w tym Kościele są ogromne napięcia, mnóstwo ataków na duchownych, zwłaszcza tych wyższych duchownych, że żyją w luksusach, zbytkach. Pojawiają się grupy, którzy żyją w dużym ubóstwie, pokazują taką gorliwość, ale żyją też w ogromnej krytyce, niechęci, złości, nienawiści do tych, z którymi się nie zgadzają. Przez to, z takiego powodu, te wszystkie grupy jednak nie owocują. Choć mają dobre intencje, choć walczą o prawdziwy Kościół, to prędzej czy później doprowadzają tylko do podziałów, nienawiści, niechęci, bo nie działają z miłości. Franciszek podejmuje inną drogę. Sam przyjmuje miłość Ojca i zaczyna z miłością zwracać się do każdego. Zaczyna z miłością podchodzić do wszystkich dobrych i złych, grzesznych i świętych. I tą miłością potrafi zdobyć innych, tą miłością potrafi przemienić ten świat. Mamy dzisiaj mnóstwo hejtu. Jednym z elementów kryzysu w Kościele jest brak szczerego dialogu, brak miłości. Bo kiedy nie kochasz, to nie rozmawiasz, to krzyczysz, to atakujesz. Jeśli pragniemy prawdziwej odnowy Kościoła, to musimy zacząć od nas. Od Kościoła mojego serca, bo to jest miejsce spotkania z Bogiem, Kościoła mojego domu, mojego Kościoła domowego, mojej parafii, w końcu by się zmienił Kościół powszechny. Jaki jest mój język? Czy jest tam dziękczynienie, które wypływa z miłości? Czy dziękuję za moich braci i siostry? Czy ile dziękuję mojemu Bogu w mojej codzienności? Czy dziękuję nawet za tych, którzy są trudni? Czy modlę się za moich nieprzyjaciół? Bez tego nic się nie zmieni.
Bez tego będziemy, tak jak świat, żyli w ogromnych, ciągłych napięciach i sporach. Tylko miłość, która wypływa z Ducha Świętego, może nas zjednoczyć, abyśmy mogli się różnić, ale z szacunkiem się kochali. Stawiam więc wyzwanie Tobie i sobie na te najbliższe dni. Módl się, proś Ducha Świętego, by dał Ci głębsze doświadczenie miłości. Proś Ducha Świętego, by nauczył Cię kochać też swoich nieprzyjaciół. I dziękuj. Ucz się dziękować dzień po dniu za każdego. Za każdego człowieka, którego spotykasz, nawet tego, z którym się nie zgadzasz. Dziękuj za niego Bogu, bo jest Bożym darem, bo jest w nim dużo dobra. Może się nie zgadzasz, może myśli inaczej, może jego wizja Kościoła, wizja przemiany, odnowy Kościoła jest inna niż Twoja, ale dziękuj za niego Bogu. Dziękuj Bogu, byś umiał z miłością do niego podejść. Bez miłości nic się nie zmieni. Bez miłości nie będzie odnowy, cokolwiek byśmy mówili czy gadali. Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie. Bez Ciebie nic się nie zmienia. Bez Ciebie, bez Twojej obecności, bez Twojej słodkiej bliskości nie zmienia się nasze serce. Przemień je, dotknij je, oczyść je. Duchu Święty, przepraszamy za niesłuchanie Ciebie, za niekierowanie się miłością. Przepraszamy, że za wszelki hejt, niechęć, złość, Duchu Święty, bez Ciebie się nie potrafię zmienić. Daj, proszę, moim sercu prawdziwą przemianę. Daj mojemu sercu prawdziwe nawrócenie, abym kochał nawet moich nieprzyjaciół i z miłością zwracał się do wszystkich, nawet tych, z którymi się nie zgadzam. Dziękuję Ci, że Ty przemieniasz moje serce. Amen. Niech tak się stanie.